Arkadiusz megakot kocik wzbudza poważne kontrowersje w celebryckim światku. Jego życie przyciąga uwagę mediów i wielu obserwujących go na portalach społecznościowych. Obecnie kocik, który prowadzi firmę deweloperską w Szczecinie, znalazł się w centrum uwagi z powodu swojego związku z kolejną młodą dziewczyną. Megakota obserwuje na Instagramie 167 tysięcy osób i większość z nich wie, że biznesmen od ponad roku spotyka się z 20-letnią Karoliną. Ich związek rozpoczął się, gdy tylko dziewczyna osiągnęła pełnoletność. Już samo to rozgrzewało niektórych fanów kocika. Chłopie, czaje, że może i fajnie w takim wieku mieć młodszą laskę, ale osiemnaście przecinek klatkę. Chłopie to jest obrzydliwe, wygląda na zastraszoną i nieszczęśliwą, takiego wyrazu twarzy nie da się udawać, pisali pod jego postami. Takie reakcje nie zmieniają faktu, że kocik nie boi się dzielić swoim życiem prywatnym z obserwatorami. Często widzimy go w towarzystwie znanych postaci, jak kontrowersyjny YouTuber Lord Crushfield, z którym łączy go bliska relacja. Kocik wydaje się nie zwracać uwagi na opinie innych. W swoim najnowszym wpisie zwrócił się do fanów: Karolcia ma dzisiaj urodziny, zgadnijcie, ile dzisiaj skończyła lat. I znowu wywołał gorące dyskusje. Tym razem jednak to kocik stał się celem uszczypliwości. Weź, stary, zrób coś z tymi włosami. Jak patrzę na twoje zdjęcia i wideo sprzed paru lat, to taki fajny i przystojny mężczyzna byłeś, ale teraz taki dziad z ciebie, napisała jedna z internautek. Zobacz też, Jan śpiewak oburzony promowaniem Megakota. Namawia do bojkotu TVN. U.